jeśli zastanawiacie się, co robić w jesienny weekend, to ja Wam polecam szczególnie spacery. Spacery na ukojenie nerwów. Trzeba tylko znaleźć dobre miejsce. Tu w Koszęcinie takie miejsce jest. Nie dość, że w pięknych okolicznościach przyrody, to jeszcze z cudowną muzyką w tle zespół pieśni i tańca Śląsk to gwarantuje. A o szczegółach opowiem Wam w tym odcinku programu Wybieram Śląskie. Zaczynamy! Dzień dobry, to jest kolejny odcinek programu Wybieram Śląskie. Dzisiaj będzie trochę spokojniej niż ostatnio. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o miejscu, które jest doskonałym miejscem na spacer. Ze mną Pani Ewa, przewodnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedziba zespołu pieśni i tańca Śląsk to też dobre miejsce przede wszystkim do spacerów jesienną porą. Co w tym otoczeniu tej siedziby jest takiego, co powinno zwrócić naszą uwagę? Proszę nam opowiedzieć, dlaczego warto wybrać to miejsce na jesienny weekend, na jesienny spacer i na takie odpoczynek w spokoju. Przede wszystkim sprzyja tym jesiennym spacerom nasz park. Park jest zabytkowy, park jest angielski, w stylu angielskim. No i park ma dużo zakątków, które fascynują i ludzi, którzy są tu z Koszęcina, i przybyszów. Mamy swoje historie parkowe, mamy swoją infrastrukturę parkową, mamy fontannę, zagajniki. To wszystko sprzyja jesiennym spacerom. Zbieranie kasztanów, obcowanie z przyrodą w ogóle podobno może nam wiele dać, ale chodzi tu w szczególności o przytulanie drzew. W tym parku taka okoliczność jest, ale po co to robić? Zapytałam o to przewodniczkę. Mamy swoje pomniki przyrody. Te pomniki przyrody są oznaczone specjalnymi tabliczkami i tych pomników przyrody można nawet dotknąć, podejść, przytulić się, czerpać energię od tych naszych pomników przyrody, bo to są drzewa, a wiemy, że drzewa dają nam siłę i u nas tej siły można naprawdę dużo nagromadzić. Tak naprawdę ktoś podchodzi i przytula drzewko? Tak, podchodzi i przytula. To nie są drzewka, to są drzewa, które mogą każdej postaci, mojej postury, ale też i o wiele większej, dać energię. To są drzewa, które dużo widziały, bo mają powyżej 120 lat i mogą nam naprawdę dużo dać. Oprócz tego szum fontanny, która, no tak jak strumień, jeszcze kolory, szczególnie nocą, te barwy, wody podświetlane, to wszystko to jest bajkowy klimat, ale też i uspokoi. Jeszcze, co jest bardzo fajne u nas, takie niespotykane, to nocą podświetlamy nasze pomniki przyrody. I to jest wtedy niesamowity widok. Czy to jest lato, czy to jest jesień, czy zima, czy wiosna, podświetlenie takich ogromnych konarów drzewa daje bajkowy widok. Także to jest niezapomniane.
teren jest otwarty dla turysty. Jeżeli nie ma żadnego zagrożenia, że jest dużo opadu śniegu albo wichury, to jest zawsze otwarte, nawet oświetlone nocą, więc można przyjechać 24 na dobę. Jeżeli by były główne bramy pozamykane, to idziemy do panów ochroniarzy i zawsze można do nas szeroko otwarte ramiona, można wszystko zobaczyć i naczerpać naszą energię, którą tutaj każdemu, kto przyjedzie, chętnie oddajemy. Chciałabym zapytać o miejsce, w którym znajdujemy się teraz. Tutaj widzimy piękne stroje folklorystyczne. Czy takich pomieszczeń tu już w samym pałacu jest sporo? I kiedy ktoś przyjeżdża, czy zawsze może liczyć na taką opowieść, jak ja w tej chwili, że pani oprowadzi, pani opowie o tej folklorystycznej kulturze tutaj na miejscu? Tak, mamy tutaj specjalne pobyty jednodniowe, parodniowe. Przez nasz dział edukacji można się tutaj zapisać i albo mieć warsztaty etnograficzne, które opowiedzą o tych wszystkich strojach szczegółowo, szczególnie o kostiumach, bo to są to wszystko, co tutaj się dzieje, to są nasze kostiumy sceniczne i są powiązane ze strojami ludowymi. Ale też można zwiedzić całą siedzibę, szczególnie nasze pomieszczenia reprezentacyjne. Tam, gdzie książę Hohenlohen Ingenfingen żył, prowadził swoją działalność, a teraz my, jako spadkobiercy tej historii, też funkcjonujemy, bo siedziba Zespołu Śląsk to nie jest muzeum. To jest nasza siedziba, w której my pracujemy, my zapraszamy gości i my oddajemy tą naszą wiedzę o etnografii, o regionie, o kulturze wszystkim, którzy chcą od nas to czerpać. Czuję tak mocno, nieważne gdzie, oto tu jestem, tyle tu trwam. I swoje w serce jak ziemia, woda i wiatr, ja zawsze już będę tu. I swoje w serce jak ziemia, woda i wiatr, ja zawsze już będę tu. Muzyka. To kolejny wabik, jaki ściąga do Koszęcina turystów. Fani Zespołu Śląsk to miłośnicy doskonałych głosów i dźwięków. Sukcesem okazała się ostatnia współpraca Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z kompozytorem Miłoszem. Wspólnie nagrany album Pieśni Współczesne bije rekordy popularności. Bilety na pierwsze wspólne koncerty rozeszły się na pniu, a teledyski do nich obejrzały już setki tysięcy osób. Znaczy zapytań jest masę, od tego gdzie wystąpimy, kiedy wystąpimy, jak doszło do tego, że ten projekt został zrealizowany, czy tu Miłosz na przykład jest na terenie Koszęcina, czy można go gdzieś zobaczyć, czy artystów, którzy brali w tym udział, można gdzieś pooglądać. No, oczywiście, że pytań jest mnóstwo i jasne, że zainteresowanie jest zwiększone, co oczywiście nas bardzo cieszy, bo też docieramy do wielu różnego rodzaju osób, które być może na co dzień nie znały Zespołu Śląsk, a być może nie znały też Miłosza, bo trzeba też powiedzieć, że wielu artystów, którzy na tej płycie biorą udział, czy udzielają się wokalnie, częstokroć jest tak, że są znane tym odbiorcom, którzy gdzieś tam już no, interesują się tego typu zespołem czy wokalistami. W naszym przypadku jest na pewno sprawa prosta. Spora część osób, która przyjechała również w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, dwóch, właśnie pod wpływem tego, że usłyszeli o tej płycie, mało tego, mieli okazję kilka teledysków zobaczyć. Płyta już jest w sprzedaży, także wiele osób już ją zakupiło, no i niewątpliwie podpisy pod płytą, czy nawet na kanałach YouTube'owych, w których są te teledyski, świadczą tylko o tym, że to jest świetnie zrobiona robota, dobrze przyjęta przez krytykę, zarówno tę muzyczną, bo o tym trzeba bardzo mocno pamiętać, jak i przez odbiorców, którzy na co dzień słuchają muzykę dla przyjemności, dla tego, żeby sobie no, w jakiś sposób zagospodarować najlepiej czas, jak to tylko możliwe.
komu z nas nie marzy się spokojny weekend, spacer na łonie natury, no i oczywiście ku temu dobra pogoda. Jeśli nie macie jeszcze planów, Koszęcin na pewno jest dobrym wyborem. Do zobaczenia.